Narcyz u źródła. Obraz olejny namalowany przez Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggio, około 1600 roku. To światowej sławy arcydzieło należy do zbiorów Rzymskiego Muzeum Sztuki, które mieści się w Palazzo Barberini. Z mroku obrazu wyłania się postać młodego mężczyzny. To Narcyz, bohater mitu opowiedzianego przez Owidiusza w Metamorfozach. Piękny młodzieniec pochyla się nad spokojną taflą wody. Jego zastygła w bezruchu postać patrzy w swoje odbicie. Nie wiem, być może w odbiciu rozpoznaje siebie i trwa w zachwycie nad własną osobą. Na delikatnej twarzy młodzieńca maluje się smutek. Nastrój obrazu jest spokojny, wypełniony niemal magiczną ciszą. Kompozycja obrazu Caravaggia jest zamknięta, wyraźnie podzielona na dwie zrównoważone strefy, w naturalny sposób wyznaczone przez brzeg tafli wody. Narcyz oraz jego odbicie w wodzie. Te dwa elementy wypełniają szczelnie niemal całą przestrzeń płótna. Kolorystyka obrazu jest ciemna, niemal monochromatyczna, zdominowana przez brązy. Naszą uwagę od razu zwraca mistrzowsko namalowana draperia koszuli oraz bardzo dobrze oświetlony, ciekawy wzór na plecach. Co przedstawia? To narcyz, kwiat odnoszący się do głównego bohatera obrazu. Nowością w malarstwie Caravaggia było kształtowanie przedmiotów za pomocą ostrego kontrastu światła i cienia. Ta celowa manipulacja światłem sprawia, że pewne rzeczy są przed nami ukryte, natomiast inne wyeksponowane. Narcyz wyłania się z mroku. Źródła ostrego, kierunkowego światła na obrazie nie widać. Najsilniej oświetlone są ręce, twarz i jedno kolano. Obraz Caravaggia Narcyz u źródła to prawdziwy teatr światła i cienia.